rozganiają chmury, gdy nie świeci słońce, pomagają nam w trudnych chwilach i wszyscy je kochamy. O kim mowa? Oczywiście o kobietach. A 10 wyjątkowych zaprosiliśmy dzisiaj na plan. Zapytaliśmy nasze bohaterki, co według nich oznacza być kobietą. Jak odpowiadały? Sprawdźmy. Co dla pani oznacza być kobietą? Być człowiekiem. Bycie kobietą dla mnie to bycie matką. Będąc kobietą, mogę swoją siłę przekazywać innym, które tej siły na co dzień mają mniej. Kompletnie nie rozgraniczam tego świata na bycie kobietą i bycie mężczyzną. Bycie kobietą znaczy bycie człowiekiem. To przede wszystkim pomaganie innym kobietom. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie miałabym skupiać się tylko na sobie. Zawsze też patrzę wokoło i myślę o tym, komu tu pomóc. Dla mnie bycie kobietą to zadanie składające się z wielu czynników, z wielu akcji. Kobiety są wciąż wielozadaniowe. Uważam, że są bardzo niedoceniane, cały czas nie są doszacowane, a niosą ogromny potencjał. Co wcale nie oznacza, że my z Sylwią nie lubimy mężczyzn. Lubimy bardzo, ale uważamy, że panowie musicie nas gonić. Myślę, że bycie kobietą taką stuprocentową to jest zrozumienie siebie i no, to jest taki może trochę truizm, ale tak naprawdę kochanie siebie z wszystkimi wadami i zaletami. Bridget Bardot mówiła, nie wiem czy to Bóg stworzył kobietę, ale jeśli tak, to na pewno wiedział po co. No właśnie, czym kobiety różnią się od mężczyzn? Co mają takiego, czego nie mamy my? Nasze bohaterki mają pewne teorie na ten temat, poznajmy je. To, co nas różni od mężczyzn, to jest to, że jesteśmy bardziej empatyczne, że jeśli zarządzamy, to robimy to w sposób bardziej konsultacyjny i wydaje mi się, że to jest ta droga i to jest ten sposób komunikacji, który powinniśmy teraz wszyscy mieć. Ja myślę, że nasza wyobraźnia jest taką wyobraźnią pełną, złożona ze świata matematyki, ale też fantazji, bo kobiety są zarówno pragmatyczne, jak i szalone i to jest chyba taki miks, ta dwoistość i podzielność uwagi jest chyba bardzo charakterystyczna dla kobiet.